Identyczne bliźnięta mają te same geny, ale nie odciski palców. Podobne wzory pętli, rowków i grzbietów, tak, owszem, ale nawet u jednej osoby prawy i lewy kciuk mają różne odciski. To cecha zupełnie unikalna. Prawdopodobieństwo, że dwie osoby będą miały takie same odciski palców, wynosi 1 na 64 miliardy. Spróbuj odblokować swój telefon za pomocą identyfikacji linii papilarnych, używając palca drugiej dłoni. Nie zadziała. Gdyby ludzkie oko było aparatem fotograficznym, ten miałby rozdzielczość 140 megapikseli. Piksele te nie są rozmieszczone równomiernie w całym oku. Najwięcej jest ich w centrum, około 200 tysięcy receptorów koloru, mniej na skrajach. Rekin ma rogówki o budowie podobnej do ludzkich, stąd możemy je wykorzystywać do przeszczepów i spojrzeć na świat oczami rekina. Ten pływak wygląda na smakowity kąsek. Twoje ciało mogłoby wykarmić milion komarów. Jeden komar, jedno ugryzienie, około 3000 ml krwi. Wstrzymaj oddech, gdy męczy cię czkawka, to może pomóc. Kiedy nie wydychasz, gromadzisz pewien poziom dwutlenku węgla w organizmie, co powoduje skurcze przepony, które znów powodują czkawkę. Kiedy dochodzi do skurczy przepony, ta wymusza szybkie, krótkie wdechy. W gardle, tuż za językiem, znajduje się płatek chrząstki, nagłośnia. Kiedy się zamyka, słyszysz czkawkę, dźwięk, który pewien człowiek słyszał przez 68 lat bez przerwy, od 1922 do 1990 roku. To absolutny rekord. Ponad połowa kości w ludzkim ciele to kości w kostkach, stopach, dłoniach i nadgarstkach. W każdej sekundzie ludzki organizm produkuje nowe komórki, 25 milionów komórek. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 15 sekund produkujesz więcej komórek, niż wynosi liczba mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Lepiej przyswajamy informacje, gdy zostają nam zaprezentowane na papierze. Norwescy naukowcy przeprowadzili badania z udziałem studentów koledżu. Jedna grupa dostała arkusze z wydrukowanym tekstem, druga grupa te same informacje musiała przeczytać na monitorze z pliku PDF. Wersje papierowe kontra urządzenia cyfrowe 1.0. Kości zapewniają ramę wspierającą nasze narządy i mięśnie, ale także pomagają w regulacji poziomu wapnia. Wapnie ma ogromne znaczenie dla zdrowia nerwów i mięśni. Nasz organizm nie wytwarza go sam, a jedynie pozyskuje ten składnik z pożywienia. Jeśli zaczyna brakować nam wapnia, organizm zaczyna czerpać go z kości, dopóki nie zostanie przywrócony właściwy jego poziom. Choć wykonują w ciągu dnia całą masę pożytecznych czynności, otwierają drzwi, odkręcają słoiki, chwytają klamki i kierownice w samochodzie, palce nie mają mięśni, poruszamy nimi dzięki ścięgnom i kościom, pomocne są też mięśnie dłoni. Ludzkie jelito jest 4 razy dłuższe niż sam człowiek, jelito cienkie mierzy 7 metrów, nie próbuj jednak wyciągać go do pomiarów. Zmysły smaku, tak jak wzrok czy słuch, z wiekiem ulega przytępieniu. Gdy się starzejemy, kubki smakowe regenerują się wolniej, więc czekolada, pizza, spaghetti z wybornym sosem, wszystko smakuje trochę inaczej. Dotyk, słuch, węch, smak, wzrok. Wszyscy znamy 5 podstawowych zmysłów, ale ludzie mają jeszcze jeden zmysł, tak zwaną propriocepcję. To dzięki niej mamy świadomość części własnego ciała i pozycji, w jakiej się znajdują. Ośmiornica na przykład jest tego zmysłu pozbawiona. Jeśli jej ramię znajduje się poza zasięgiem jej wzroku, ośmiornica nie ma świadomości jego istnienia. Ponad połowa naszego mózgu składa się z tłuszczu, a kwasy tłuszczowe są niezmiernie istotne dla rozwoju i funkcjonowania nerwów. Kiedy tracimy lub przybieramy na wadze, komórki tłuszczowe nie znikają i nie pojawiają się znikąd, a jedynie zmieniają swoją objętość. Gdy tyjemy, organizm magazynuje niewykorzystane lipidy, substancje podobne do tłuszczu w komórkach tłuszczowych. To sprawia, że te zwiększają objętość i na odwrót. Gdy chudniemy, komórki kurczą się. Innymi słowy, dwie osoby o podobnych sylwetkach mogą mieć zupełnie różną liczbę komórek tłuszczowych. Chcesz schudnąć? Żeby spalić jedną kalorię, trzeba by kliknąć przycisk myszy 10 milionów razy. Zajmie to raptem 11,5 dnia. Przecięcie kartką papieru jest bardziej bolesne niż zwykłe skaleczenie. Ten rodzaj rany najczęściej nie krwawi, a to znaczy, że zakończenia nerwów ulegają większemu podrażnieniu, bo nic ich nie chroni. Poza tym takie przecięcia najczęściej dotyczą opuszek palców, a one mają większe zagęszczenie receptorów bólu niż inne tkanki.
cykle aktywności mózgu, których doświadczamy podczas snu, mają również miejsce na jawie, tylko w krótszych okresach i odcinkach. To znaczy, że podczas gdy pewne rejony naszego mózgu są aktywne, inne zawsze ucinają sobie drzemkę. Ludzie, oposy i naczelne to jedyne gatunki z przeciwstawnymi kciukami. Spośród nich tylko opos nie ma paznokcia u kciuka. Kiedy ćwiczysz, spalany tłuszcz zostaje zmetabolizowany i zamienia się w dwutlenek węgla, energię i wodę. Oznacza to, że poniekąd wydychasz spalony tłuszcz. Czyszczenie zębów nicią dentystyczną ma pozytywny wpływ na pamięć. Zapobiega problemom z dziąsłami, co przekłada się na poprawę stanu naczyń krwionośnych, a tym samym korzystnie wpływa na pamięć. Rzucie gumy też wspomaga pamięć i może pomóc w wykonaniu zadań, na których musisz się skoncentrować, nawet lepiej niż kofeina. W ciele człowieka znajduje się łącznie około 600 mięśni. Dużo? Znacznie mniej niż w jednej słoniowej trąbie, która ma ich 40 tysięcy. A w ludzkim organizmie jest 10 razy więcej bakterii niż naszych własnych komórek. Ludzkie komórki są rzecz jasna większe, więc zajmują więcej miejsca. Poza tym na jednym ciele jest więcej form życia niż ludzi na naszej planecie. O 99% mikrobów żyjących wewnątrz naszego ciała nauka nie ma zielonego pojęcia. Trening przeprowadzony 4 godziny po tym, jak się czegoś uczyliśmy, może pomóc nam lepiej zapamiętać informacje, które staraliśmy się przyswoić. Ćwiczenia fizyczne uwalniają białka, które aktywują rejon w mózgu odpowiedzialny za pamięć. Balsamy, maseczki, okłady i inne środki, po które ludzie sięgają, by ujarzmić niesforne, suche i splątane włosy, opierające się szczotką i grzebieniom, doprowadzacie do szewskiej pasji, że nie działają? Naukowcy odkryli mutację w 3 genach odpowiedzialną za coś, co nazwali zespołem włosów nie dających się uczesać. To więc sprawka genów. Stosowane preparaty nie mają tu nic do rzeczy. Około 13% życia upływa nam nieświadomie. Zdarza się to każdemu. W jednej chwili jesteś obecny, robisz coś, żyjesz własnym życiem, a chwilę później, zaraz, co ja w zasadzie robiłem przez te ostatnie kilka minut? A w ludzkim ciele znajduje się jakieś 37 bilionów komórek, z czego ponad połowa, 25 bilionów, to czerwone krwinki. Jedna czerwona krwinka potrzebuje zaledwie 20 sekund, by zrobić tournée po całym ciele. Nie da się przełykać i oddychać w tym samym czasie. Płyny, pokarm i powietrze przechodzą tą samą drogą, więc gdy jesz, dostęp do płuc jest zamknięty, by pokarm omyłkowo nie powędrował w niewłaściwą stronę. Rozmowy z przyjaciółmi, nawet te krótkie pogawędki przy filiżance kawy, mają pozytywny wpływ nie tylko na nasz nastrój. Badania wykazały, że ludzie, którzy prowadzą aktywne życie towarzyskie i mają bliskich przyjaciół, często cieszą się dłuższym życiem. Prysznic to nie tylko kwestia zachowania higieny, ale też świetny sposób na pobudzenie kreatywności. W pewnym badaniu z 2012 roku ochotnikom dano pewne kreatywne zadania do rozwiązania w czasie wolnym. Niektórzy bardzo się głowili, inni pozwolili swoim umysłom błądzić, na przykład właśnie podczas kąpieli pod prysznicem. Ta druga grupa poradziła sobie z zadaniami lepiej, więc jeśli musisz uporać się z jakimś dylematem, idź na spacer, weź prysznic, pozmywaj naczynia lub zajmij się czymś prostym bez hałasu w tle. Kichnięcie podróżuje 4,5 razy szybciej niż rekord ustanowiony przez Usaina Bolta, a dokładnie 160 km na godzinę. To prędkość większa niż rozwija gepard, najszybsze zwierzę lądowe. Potrafimy też kichnąć nawet na odległość 6 metrów. Tylko jeden narząd w ciele człowieka naturalnie regeneruje się i leczy. Wątroba. Co ciekawe, jej wielkość zmienia się w ciągu doby. Na podstawie badań myszy naukowcy zaobserwowali, że wątroby gryzoni zmieniają objętość nawet o 40% w zależności od aktywności zwierząt w ciągu dnia. Przyjmuje się, że wątroba człowieka w nocy zmniejsza objętość o 20%, co oznacza, że wtedy jesteśmy mniej aktywni. Ludzki mózg ma niesamowitą pojemność. Potrafi zapamiętać nawet 5000 różnych twarzy. Komórki układu szkieletowego stale się zmieniają i regenerują. W ciągu 10 lat dostajemy więc zupełnie nowe kości. Proces ten z wiekiem zwalnia, kości regenerują się wolniej, a to oznacza, że z czasem stają się cieńsze. Po porządnym posiłku może nam się tymczasowo pogorszyć słuch. Niektórzy doświadczają też w takich okolicznościach charakterystycznego dzwonienia w uszach. Dzieje się tak, ponieważ niektóre pokarmy i napoje mogą wpływać na poziom płynów w uchu wewnętrznym. Przekłada się to na szumy. Włosy mogą pomóc środowisku. Nieumyte mogą faktycznie przynieść niewielkie korzyści atmosferze, ponieważ pochłaniają zanieczyszczający powietrze ozon.
suty posiłek i pływanie zaraz po, niebezpieczna kombinacja, mit. A kiedy trawimy, część krwi faktycznie odpływa z mięśni do żołądka. W teorii więc aktywność taka jak pływanie może zahamować ten proces i przysporzyć nam silnych skurczy żołądka, co w wodzie może oznaczać poważne tarapaty. W praktyce jednak nie jest to efekt tak silny, by przysporzyć człowiekowi poważnych problemów. Możesz więc śmiało wracać do basenu. Niewykluczone, że wszyscy niebieskoocy ludzie na świecie są ze sobą spokrewnieni, a przynajmniej dzielą jedynego niebieskookiego przodka, który żył 6 do 10 tysięcy lat temu. To u niego właśnie doszło do mutacji genów odpowiadającej za błękitny kolor oczu. Wcześniej wszyscy ludzie mieli oczy w brązowych odcieniach.